Rzadko miewam takie sny czy widzenia, które dobrze zapamiętuję. Nie miałam możliwości powiedzieć tego wcześniej, ale jakieś 2 tygodnie temu, 3 miałam tak jedno takie, nie wiem, czy to było widzenie, czy to był sen. W każdym razie widziałam, jak była jedna ciemna taka plama. Później ona zaczęła się, tak jakby ściana, potem zaczęła się rozjaśniać. Później zobaczyłam taki otwór okrągły i w tym otworze okrągłym takie korony drzewa, czystą, zieloną, świeżą, i na niej były jakieś owoce. Nie wiedziałam, co to znaczy, ale zapytałam, bo to cały czas we mnie widzę ten kolor, i zapytałam Ducha Świętego: Boże, co to jest, co chcesz mi przez to pokazać? I przyszło do mnie takie przekonanie, że wielokrotnie patrzymy na coś z góry, to jest przebłysk z ducha do duszy. Widzimy tylko koronę, ale musimy pozwolić, aby to światło i ta dziura, ten otwór tak się poszerzyły, żeby to światło z głębi, z korzenia, żeby ono wyszło od podstaw światło, które będzie przenikać duszę człowieka, który jest napełniony Duchem Świętym. I wiem, że nic nie może być powierzchowne i widziane tylko z góry częściowo, bo to musi być korzeń. A korzeniem jest w nas Święty Duch, który wypełnia nas, i musimy Mu pozwolić, żeby On całkowicie od podstaw duszę naszą rozświetlił swoim blaskiem. I drugie miałam po kilku dniach znów coś takiego. Widziałam za szybą, tak jakby w kościele, człowieka. Po prostu człowiek stał i strzał, nie wiem skąd on leciał ten, ale uderzył przez tą szybę, stukiał i ten człowiek padł. Wiem, Boże, co się dzieje, ale za chwilę widzę, wstał. I znów nie wiedziałam, co miało to oznaczać. Zapytałam o to Boga i znów przyszło do mnie takie przekonanie, że to jest siła wewnętrzna, która jest w nas. Chociaż dosięgnie nas strzał, który gdzieś pada, skądś, uderza w naszą duszę, ale my, którzy posiadamy Ducha Świętego, silni w autorytecie Jezusa Chrystusa, mamy siłę, by wstać, wziąć na tym autorytet i pójść dalej. Chwała Bogu. Amen. Za to, że jest Amen. I żyje w nas. Amen. Amen. Kochani, chcesz coś powiedzieć też, tak? Usiądźmy.